Grecia Colmenares. Que mis manos son barcos de papel. Y Raúl Taibo. Recorriéndote. W filmie Namiętności. Imagínate que tu piel es mar. Te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy en tu corazón. Amor mío, imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Quiero recorrer tu cuerpo, de tus brazos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus manos. Imagínate que mis manos son barcos de papel, amor mío. Synku, o, przepraszam, obudziłem cię? Nie, kochanie, nie spałam. I w końcu poszedłeś na obiad z wujkiem? Tak, właśnie wróciłem. Siadaj, usiądź przy mnie. Cieszę się, że ty i Abel nadal jesteście przyjaciółmi. On cię bardzo kocha. Ja jego też, tylko nie podoba mi się ta ciągła wojna między tatą i Ablem. Wiem, Italo zawsze bardzo źle go traktował. Dlaczego zawsze za wszystko winisz tatę? Wydaje mi się, że chciałabyś, żebym uznał go za potwora. Sądzę, że wy wszyscy wcale go nie znacie. Ja uważam go za bardzo przyzwoitego człowieka i to człowieka honoru. Zdobył twoje serce, wkradł się w twoje łaski. Chyba już nigdy nie poznasz jego prawdziwego oblicza. Od kiedy uzyskał władzę nad tobą, już nie jesteś taki sam w stosunku do mnie. Dlaczego tak mówisz? Przecież jesteś moją matką i kocham cię tak samo jak zawsze. Uwielbiam cię i szanuję. Nie, kochanie. Nie kochasz mnie tak jak dawniej. Italo odebrał mi wszystko. Nawet ciebie. I kiedy pomyślę o tym, że z każdym dniem tracę cię po trochu, czuję, że... Mamo, nie tracisz mnie i nigdy nie stracisz.
To, że bronię tatę, nie oznacza, że oddaliłem się od ciebie. Proszę, nie próbuj mnie zmuszać, abym przestał go kochać, szanować i uwielbiać, zresztą tak samo jak ciebie. Que deje de mirarlo la cara como contigo, mamá. Nigdy cię do niczego nie zmuszałam. Oczywiście, że tak. Con todo lo que dices, con todo lo que hablas. Mój ojciec nie jest przecież jakimś człowiekiem o dwóch twarzach. Nie może jednocześnie być kanalią w waszej sypialni i wielkim człowiekiem poza nią. To absurd. Nie ma żadnego dowodu na to, że to, co mówisz, jest prawdą. Masz obsesję na tym punkcie. Mój ojciec to wspaniały człowiek. Jestem pewna, że między Martiną i Italo, a nami, będą teraz pewne kwasy. Twój brat zachowuje się okropnie. Nawet się nie zastanawia nad konsekwencjami, jakie to może mieć dla rodziny. Omotała go. Takie niewiniątka znają tysiące sztuczek, żeby wciągnąć mężczyznę w pułapkę. Czy Milagros już sobie poszła? Tak, proszę pani. Ale jak pani Chuan się o tym dowiedział, wsiadł w samochód i pojechał jej szukać. No i masz. Zupełnie oszalał. Możesz odejść. On mnie kiedyś wykończy. Nie znajdzie jej. A nawet. Niech ją podrzuci do piekła, a tu przywiezie ją chyba po moim trupie. Wydaje mi się, że zbyt się przejmujesz, mamo. Chuanowi przejdzie to taki męski kaprys. Przestanie ją widywać, zapomni o niej i wróci do Perli. Obyś miała rację. Bo myśl, że pewnego dnia ta dziewczyna miałaby wejść do naszej rodziny, napawa mnie zgrozą. Boże, spraw, żeby zginęła i żebyśmy nie musiały już nigdy więcej jej oglądać. Dlaczego tak kaszlesz? Najlepsze, co możemy zrobić, to zostać tutaj. Nie wiem, może znajdziemy jakiś ogród czy park. Musimy przeczekać noc. Tu jest jakiś dom z dużym ogrodem. Chyba nikomu nie będziemy przeszkadzać, jeśli przycupniemy gdzieś w kąciku. Staniemy o świcie i nikt się nawet nie dowie. A jeśli tam mają straż albo psy? Poczekaj tutaj, pójdę sprawdzić. Chodź, nikogo nie widzę. Psy nie szczekają. Tu będzie nam lepiej niż na ulicy. No chodź. Niech Bóg ma nas w swej opiece. Italo jest sprytny. Zawsze uważał, żeby nie było przeciwko niemu żadnych dowodów. Kim on właściwie dla ciebie jest? Demonicznym, perwersyjnym i zdeprawowanym mężczyzną. I kim jeszcze? Mamo, kocham cię, ale te twoje obsesje naprawdę robią się niebezpieczne. Powinnaś porozmawiać z jakimś psychologiem, który by ci wytłumaczył, że te twoje wymysły... To nie jest konieczne. Jestem normalną kobietą, synku. Absolutnie zwyczajną, ale logiczną. Wiem, że tobie się wydaje, że jest wręcz przeciwnie. Jedyne, co mi dolega, to cierpienie. Być może nigdy nie dostrzeżesz we mnie ofiary i talo, ale po prostu taka jest prawda. Widzisz, mamo, to chyba nie jest normalne. Czasem wydaje mi się, że kochasz ojca do szaleństwa, a czasami widzę w twoim stosunku do niego jakąś obłędną nienawiść. Dlaczego, mamo? I czy przypadkiem ten mężczyzna, ten Rafael Linares, nie ma z tym nic wspólnego? Italo ci tak powiedział, prawda? O Boże, chyba masz klapki na oczach. Mamo, bardzo mi przykro, ale musisz zrozumieć, że oboje jesteście moimi rodzicami. Ty już wybrałeś. Nie, źle na to patrzysz. Tak jest. Zawsze ze mną wygrywał. Ale utrata ciebie to największa klęska. Ja przestaję się liczyć, gdy w grę wchodzi Italo. Zawsze stajesz po jego stronie. Jemu wierzysz.
i zrobisz wszystko, co ci każe. To wielka szkoda. Mamo, ja go nie tylko szanuję, ja go kocham. Wiem, że to ci się nie podoba, ale tak jest. Zawsze był dla mnie dobrym ojcem, przyjacielem. I nikt mnie nie zmusi, żebym zmienił o nim zdanie. Jestem dumny z tego, że mam takiego ojca. I nieważne, co inni o tym myślą. Dobranoc, mamo. Synku, gdybyś tylko znał prawdę. No, tu możemy przycupnąć, ale jeśli nas znajdą, to mogą nas oskarżyć o próbę kradzieży. Los nam ostatnio nie sprzyja. Potrzymaj, Lucerito. Wyjmę coś. A ty? Ja sobie poradzę. Przykryjemy Lucerito. Nie będzie ci wygodnie, ale musisz być grzeczna. Może. Chodź. Połóż się. Spokojnie. Boże, jeszcze mi się rozchorujesz. Dlaczego tak kaszlesz? Nie martw się, nic mi nie będzie. Nie powinno ci być zimno. Postaraj się zasnąć. Ty też. Lucerito, spokój. Jutro pochodzę po biurach i domach. Może dadzą mi gdzieś pracę. Nie można się załamywać. Co się stało? Dlaczego nie odpowiadasz? Masz straszną gorączkę. Rosa, nie strasz mnie. Obudź się. Rosa, ¿qué pasa? Co się dzieje, Rosa? Rosa Maria, no me asustes. Czy powiesz mi, co tak naprawdę Perla robiła w twoim domu? Próbowałem z nią rozmawiać, ale nie chciała mi wyjaśnić. Wiem jedynie, że jest pijana. Miała powód upić się po tym, co zrobił mój brat. Nie wiem, dlaczego tak to wszystko przyjęła. W końcu inteligentna kobieta. Nie chce dostrzec prawdy wyłącznie przez babski upór. A ostrzegałem ją. Wierzyła, że Juan kocha ją tak, jak ona jego. Nie powinieneś stawać po jego stronie tylko dlatego, że Juan jest mężczyzną. Perla jest twoją siostrą i nie doszłoby do zerwania między Juanem a nią, gdyby ta bezczelna Milagros nie weszła między nich. To, co mówisz, jest po prostu śmieszne. Nie ma w tym nic śmiesznego, to poważna sprawa. Ale wierzę, że mój brat w końcu się uspokoi. Dobrze, powiesz mi wreszcie, co się stało? Tak. Perla miała pełne prawo przyjść do nas, porozmawiać z Milagros o Juanie. A wiesz, co zrobiła ta ladacznica? Rzuciła się na Perlę z pazurami. Trudno mi w to uwierzyć. To prawda. Mama widziała wszystko i postanowiła ją wyrzucić. O tej porze ta bezczelna suka szwenda się już po ulicach miasta, gdzie jej miejsce. Abel, czy ty mnie słuchasz? Tak. Tak, słucham. Nie, nie, porozmawiamy rano. W porządku, Barbaro.
Co ja mogę dla ciebie zrobić, Milagros? Mamo, nie odchodź. Nie zostawiaj nas samych. Mamo, potrzebuję cię. Pomóż mi. Co ja mam zrobić? Panie, proszę, wskaż mi drogę. Błagam. Niech nic się nie stanie mojej siostrze. Rosa, jestem tu. Pić. Poczekaj. Zdobędę trochę wody. Zaraz wracam. Przed snem nie ma to jak dobra ziołowa herbatka. Śpisz po niej jak kamień. No, co z tobą, dziewczyno? Martwię się, Rosalio. Ten dom stanął na głowie. Wydaje mi się, że Perla ma kłopoty z Juanem. Wieczorem wróciła pijana. No cóż, jeśli zaczęła pić, to znów ma problemy. Ale dlaczego tak się na niego zaparła? Przecież to jasne, że jej nie kocha. Więc dlaczego się z nią spotykał? Oni połączyli się dużo wcześniej ślubem Barbary Jabla. Poza tym Perla jest młoda, ładna, a Juan też nie jest święty. Ale Perla nie ustąpi. Nie jest już nastolatką. Perla jest dojrzałą kobietą, która powinna wiedzieć, co robi. Ale zakochałaś się, Rosalio. Tak, tak. Zakochała się też w tym angielskim choreografie, a później okazało się, że jest żonaty. Pamiętasz? Później w tym wąsatym Francuziku, który najpierw ją okradł, a później porzucił. A teraz Juan. Zupełnie oszalała. Mylą jej się uczucia z kaprysem. Martina jest despotką, ale nie potrafiła wychować dzieci. Może jedynym, któremu udało się wyjść na ludzi, jest Abel, a i to dlatego, że po prostu nigdy go nie kochała. Rosalio, bój się Boga. Boga się boję, ale nie boję się prawdy. Chrystus został ukrzyżowany za prawdę. Co to takiego? Przecież już po północy. Sprawdzę, kto to może być. Ale uważaj! Kto tam? Proszę mi otworzyć, proszę pani. Moja siostra jest bardzo chora i chce jej się pić. Chciałam tylko poprosić o szklankę wody. Wody nikomu nie można odmówić. To może być podstęp. Idź po wodę, zaraz się dowiemy. Chwileczkę. Przepraszam, że przeszkadzam. Może powiesz, kim jesteś i jak się tu dostałaś? Nazywam się Milagros i weszłam przez ogród. Mówię prawdę, moja siostra ma wysoką gorączkę i prosiła mnie o wodę. Proszę, to woda. A gdzie jest twoja siostra? Tam, w ogrodzie, ale proszę nas nie wyrzucać. Miejcie litość. Pochodzę ze wsi i nie mam się gdzie podziać. Wiem, że źle zrobiłam. Nie powinnam wkraczać na cudzy teren, ale bałam się spać na ulicy z chorą siostrą i niemowlęciem. Bałam się po prostu. Z niemowlęciem? Tak, kilkumiesięczną dziewczynkę. Kochanie, ty chyba oszalałaś. Chodzić po obcych domach? Przecież to nie wieś. To duże miasto i tu wszystko wygląda inaczej. Proszę mi jakoś pomóc. W porządku, ale uspokój się. Zobaczymy, co dzieje się z tą twoją rodziną. Thank you.
Popatrzcie, jakie biedne maleństwo. Ma gorączkę. Musimy wnieść ją do środka. Chyba ściągamy na siebie kłopoty, ale przecież nie możemy ich tu tak zostawić. Położymy je w moim pokoju. Mam nadzieję, że nikt się nie dowie. A nawet jak się dowie, do diabła z nim. Nie mogę ze strachu odwrócić się od kogoś, kto mnie potrzebuje. Milagros, jestem przy tobie, siostrzyczko. Italo, pomóż mi. Źle się czuję. Co z tobą? Źle się czuję, bardzo źle. Ty jesteś kompletnie pijana. Hej! To poważne przeziębienie. Zrobię jej coś gorącego do picia, damy jej aspirynę, ciepło ją przykryjemy i niech się dobrze wypoci. Nie martw się. Rano na pewno poczuje się lepiej. A jeśli pogorszy jej się? Nie martw się tym, Carmelo. Jak poczuje się gorzej, wezwiemy lekarza. No, pójdę po coś ciepłego do picia. Dlaczego musiałaś się rozchorować właśnie teraz? Choroba nie wybiera, słoneczko. Siadaj. Nie chciałabym przeszkadzać. Nie możemy tu zostać. Przecież ta pani będzie chciała się położyć. Nie przejmuj się, bądź spokojna. Jakoś sobie poradzimy. Czy mała nie jest głodna? Jadła już dawno. Rzadko wytrzymuje do rana. Skąd jesteś? Z daleka, proszę pani. Czy to twoje dziecko? Nie, to moja siostrzenica. A Rosamaria to moja młodsza siostra i to niewidoma. Mój Boże, taka młoda. Ale co wy tu robicie? Nie mamy rodziców. Zmarli i jesteśmy same na świecie. Ja pracowałam w pewnym domu, ale właśnie mnie wyrzucili. Muszę znaleźć jakąś pracę, proszę pani. Muszę. No, w końcu wróciłeś. Wybiegłeś stąd jak wariat, żeby odszukać te Milagros. Tak, to prawda. I co? Znalazłeś ją? Nie, niestety. Ale ostrzegam, mamo. Jeśli coś jej się stanie, nigdy ci tego nie wybaczę. Ani tobie, ani Barbarze, ani Perli. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz, Juan? Oszalałeś przez nią, czy co? Ta dziewczyna to najlepsze, co spotkało mnie w życiu. Skąd wiesz, wcale jej nie znasz. Znam ją lepiej, niż sądzisz. Dlaczego? Bo z nią spałeś?
Wiesz, jaką przykrość mi sprawiasz, kiedy tak mówisz? Zawsze myślałem, mamo, że jesteś inna. Ale to, co powiedziałaś teraz, obraża mnie. Nie byłbym zdolny wykorzystać dziewczyny takiej jak Milagros, a tym bardziej pozbawić ją czci w moim własnym domu. Przykro mi, że hodujesz w sobie takie głupie pomysły i nie umiesz ocenić rzeczywistej wartości danego człowieka. Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz musiała przepraszać Milagros, bo będziesz wtedy bardzo źle się czuła. Będziesz bardzo nieszczęśliwa. Nieszczęśliwe? A to dlaczego? Dlatego, że drogi naszych serc są kręte. Zawsze czujemy się nieszczęśliwi, jeśli musimy innym przyznać rację. Nie mów do mnie w ten sposób, Juan. Jestem twoją matką. Zapomnij o niej. A jeśli nie, tym gorzej dla niego. Aj, Rosalio, te dziewczyny rozdzierają mi duszę. Wyobraź sobie, że ta chora jest na dodatek niewidoma. Niewidoma? To niemożliwe. Jakim trzeba być złym człowiekiem, żeby wyrzucić nocą na ulicę takie dziewczątka i to z małym dzieckiem? Żeby tak zrobić, trzeba mieć w sercu kamień. Nie ma już dobrych ludzi, Carmelo. Ludzie są skąpymi egoistami. To potwory. Masz rację. Co może być tej dziewczynie? Skarżyła się na gardło, to pewnie angina. Ta druga, która mówiła, że nazywa się Milagros, powiedziała, że dziecko powinno coś zjeść. A ona? Nie wiem. A czy Luisin już wrócił? Dlaczego nie pójdziesz sprawdzić? Z nim nigdy nie ma problemów. Zbada chorego bez względu na porę. Zapukam do niego, może już wrócił. Chociaż on co noc bierze dyżury. O, Panie. Wiem, są takie sprawy. Bywają tacy, co toną w złocie i tacy, co nie mają nic, aby do uzdrowić. Jak straszne jest życie biedaka. Wszystko jest tak pełne ciebie, Milagros. Wszystko. I gdzie mam cię teraz szukać? Gdzie cię szukać, Milagros? Gdzie?
No, jeszcze troszkę, córciu. Jeszcze łyczek. Powolutku. Co, za gorące? Musi być gorące. Despacito, despacito. Muy bien, muy bien. Dobrze. Jeśli to tylko przeziębienie, to aspiryna i gorący napój powinny sprawić, że się spoci i rano poczuje się lepiej. No, chwała Bogu, wypiła wszystko. Jutro będzie lepiej. Tak mi przykro, że sprawiłam tyle kłopotów. Mam na imię Rosalia, a ta druga pani Carmela. A jeśli chodzi o to, że ci przykro, to nawet o tym nie myśl. To ci w niczym nie pomoże. Jeśli choruje ktoś bliski, nie istnieje przykro mi. Carmela poszła po lekarza, po syna pani domu. To wspaniały chłopak. Tak mi smutno, jak patrzę, jakie jesteście samotne. Chodzicie po ulicy, nic nie macie, nawet dokąd pójść. Tyle przeciwności losu już przezwyciężyłyśmy, proszę pani. Boję się tylko, że moja siostra może być poważnie chora. Chyba bym oszalała. Ależ kochanie, nie martw się. Póki życia, póty nadziei. Spróbuj wypocząć, bo źle wyglądasz. No, daj mi dziecko. Zobaczymy się rano. Nie będzie ci zbyt wygodnie, ale rano zobaczymy. Niech się pani o mnie nie martwi. Jestem przyzwyczajona do złych warunków. Komu ty to mówisz, córeczko? Gdybyś wiedziała to, co ja wiem na temat głodu, to rzeczywiście nieszczęście, że twoja siostra jest chora. W dodatku biedna nie widzi, chociaż jest taka młoda. Możesz zawierzyć boskiej pomocy. On nigdy cię nie zawiedzie. On ci pomoże. Niech Bóg panią błogosławi, pani Rosalio. Nie mogę tak siedzieć i nic nie robić. Przecież Milagros może spotkać wszystko. Muszę się dowiedzieć, gdzie jest. Muszę coś zrobić dla mojego dziecka i sióstr. Czy to dom państwa Montijo? Tak, a kto mówi? Chciałbym rozmawiać z Milagros Sarmiento. Służba u nas nie ma prawa korzystać z telefonu, a już na pewno nie o tej porze. Poza tym ta dziewczyna odeszła, a ściśle mówiąc została wyrzucona. Chce pani powiedzieć, że jej tam nie ma? Dokładnie to. A kto mówi? To ja chciałabym wiedzieć, kto mówi.
Nieważne. Powinna pani wiedzieć, że o tej porze nie dzwoni się do obcych ludzi. Ach, ty musisz być Mariana Montijo. Tak, nazywam się Mariana Montijo. O co chodzi? Ty potworze. Jeśli coś się stanie, Milagros, zapłacisz mi za to. Jak pani śmie? Dlaczego nie powiesz, kim jesteś i dlaczego ośmielasz się tak do mnie zwracać? Nazywam się Antonieta Sarmiento, jestem siostrą Milagros, córką kobiety, która nie pozwoliła ci zdechnąć z głodu tam na wsi. Jeszcze się spotkamy, stara wiedźmo. Nie mogę uwierzyć. To chyba nieprawda. Rosalia. Rosalia. Pewnie już starucha poszła spać. Rosalia. Nie mogę tak dalej. O co chodzi z tą dziewczyną? Co się ze mną dzieje? Podoba mi się? Pożądam jej tylko? Czy kocham ją? Tu ci będzie dobrze, kotku. Rosalia, nie słyszałeś, że cię wołam? Zanieś kawę mojej siostrze. Co robisz w moim domu? Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Katarzyna Pawlak. Czytał Tomasz Knepik. Imagina te, que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate, imagínate que anclado estoy en tu corazón. Amor mío, imagínate que no quiero ya hacerme a la mar, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis brazos y mis labios. Quiero naufragar.